Mam nadzieję, że kiedyś pojawi się bogactwo finansowe w moim życiu. Jeżeli masz nadzieję, to nadzieja matką głupich. Spotykamy dziwnych, mrocznych ludzi. Spotykamy dziwne, mroczne reakcje. Jak gdyby z wnętrza, nie wiadomo skąd, pojawiają się czasami takie mroczne myśli. Taki brak wiary w siebie, brak wiary w przyszłość. Może pojawiają się negatywne sytuacje, jakieś złe wyniki badań, pojawiają się jakieś przykre myśli, przykre listy, pojawiają się jakieś nieprzyjemne spotkania z innymi ludźmi. To jest normalne w czasie panowania mroku, ale to nie ma z Tobą nic wspólnego. Bo często to, co spotyka nas teraz, w tym momencie, to powstało poprzez nasze myśli czy poprzez nasze działania z przeszłości. Ale Ty już wiesz, że dokładnie dzisiaj kształtujesz Twoje jutro. I to, co dzisiaj ma miejsce w Twoim życiu, to powstało w przeszłości. I często, dokładnie teraz, pojawiają się takie myśli albo takie słowa i spotykam się z tym, gdy czytam Wasze listy, gdy czytam Wasze komentarze. Pojawia się takie odczucie, mam nadzieję, że to szczęście kiedyś pojawi się na mojej drodze. Mam nadzieję, że kiedyś będę zdrowa. Mam nadzieję, że kiedyś spotkam miłość. Mam nadzieję, że kiedyś pojawi się bogactwo finansowe w moim życiu. Jeżeli masz nadzieję, to nadzieja matką głupich. To nadzieja w tych starych germańskich kulturach mówiło się, że jeżeli ktoś ma nadzieję, no to jest już to przekreślone z góry. Bo nadzieja to takie oddanie siebie. I taki akompaniament, jak teraz te psy, które słyszysz w tle, to jest właśnie nadzieja. Skomlenie do wszechświata. Proszę o pomoc, proszę o wsparcie i mam nadzieję, że ją otrzymam. Takie skomlenie. Nadzieja to nic pozytywnego. Jak to? Pani Mario, jak to możliwe, że nadzieja to jest coś negatywnego? No popatrz na przykładzie. Mam nadzieję, że wyzdrowieję. A jak brzmi inne sformułowanie? Wierzę w to, że wyzdrowieję. Mam nadzieję, że mi się uda. Wierzę w to, że mi się uda. Mam nadzieję, że kiedyś spotkam miłość mojego życia. Wierzę w to, że kiedyś spotkam miłość mojego życia. Mam nadzieję, że moje kłopoty finansowe kiedyś wreszcie się skończą. Wierzę w to, że moje kłopoty finansowe kiedyś się skończą. Mam nadzieję, że ten projekt kiedyś uda mi się zrealizować. Wierzę w to, że ten projekt kiedyś uda mi się zrealizować. Widzisz tę różnicę? Gdy myślimy, gdy mówimy, mam nadzieję, to wychodzimy z założenia, że jednak, no chyba to się nie uda. Jeżeli jednak myślimy lub mówimy, wierzę w to, ufam. Ufam sobie, wierzę, że moje serce prowadzi mnie do właściwych decyzji. Wierzę, że siła wyższa prowadzi mnie do tego, co najlepsze. Ufam w to, że siła źródła, istoty światła prowadzą mnie do tego, co najlepsze dla mnie. Jakaż jest to różnica? Czyli dzisiejszym pierwszym przesłaniem naszej 84. ceremonii jest: przestań mieć nadzieję. Zacznij ufać i zacznij wierzyć, że to, co najlepsze, dokładnie teraz stoi do Twojej dyspozycji. Wystarczy otworzyć i zaprosić szczęście do Twojego życia. Drugim przesłaniem naszej dzisiejszej 84. ceremonii jest: jaką miarą mierzysz Twoje szczęście?
To dopiero tajemnica, to dopiero wyjątkowe przesłanie. Jaką miarą mierzę moje szczęście? Czy oczekuję, że tylko troszeczkę dobrego mnie spotka, czy też oczekuję, że spotka mnie wszystko, co najlepsze? Bezgraniczne szczęście. Otwarcie się na morze nieograniczonych możliwości bez granic. Czy marzysz tylko o maleńkim domku z maleńkim ogródkiem? Czy też otwierasz się na morze nieograniczonych możliwości w pełnym zaufaniu, że siła wyższa przyniesie ci w tym czasie szczęścia i spełnienia nie tylko mały domek, ale może przynieść pałac i kilka hektarów gruntu? Czy prosisz tylko o malutką podwyżkę? Czy też wierzysz w to, że siła wyższa przyniesie ci bogactwo i obfitość niczym nieograniczone? Czy wierzysz w to, że twoje zdrowie poprawi się tylko troszeczkę? Czy też otwierasz się w 100% na pełnię zdrowia? Jaką miarą mierzysz? Jeżeli jeszcze mierzysz malutką miarą, to wiedz, że najwyższy czas, aby tą miarkę zwiększyć, bo zasługujesz na coś większego i na coś jeszcze lepszego, niż możesz dzisiaj sobie nawet wyobrazić, niż nawet dzisiaj przypuszczasz. Dlatego, jeżeli ograniczasz twoją miarę, jest ona malutka i zamawiasz od sił wszechświata tylko coś malutkiego, to ograniczasz się w tym morzu nieograniczonych możliwości. Nie proś więc o coś małego, tylko proś o to, co najlepsze, o to, co największe, co najwspanialsze. A siła wyższa już zdecyduje, na ile zasługujesz. I wierz mi, że będzie to tu wiele więcej, niż dzisiaj śmiesz poprosić. Niż dzisiaj odważysz się poprosić. I niż dzisiaj jesteś w stanie sobie wyobrazić. Czyli pierwsze przesłanie – odrzuć nadzieję, a zacznij wierzyć i ufać. I drugie przesłanie – zwiększ miarę twoich marzeń i niech twoja wizja życia będzie nieograniczoną wizją szczęścia, spełnienia, miłości i obfitości. Jest jeszcze kolejne przesłanie. Trzecie przesłanie naszej dzisiejszej 84. ceremonii. I brzmi ono: zostaw przeszłość za tobą i otwórz się na to, co nowe i piękne. Wyobraź sobie, że szczęście, spełnienie, niczym nieograniczone możliwości stoją dokładnie teraz przed twoimi drzwiami i pukają do twoich drzwi. I wystarczy tylko otworzyć i wystarczy zaprosić je do twojego życia. A wszystko to, czego pragniesz, a nawet więcej, staje do twojej dyspozycji. Jednak